Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Susek, oczywiście World of Tanks i powtóreczka z Obiekta 140, trzecia chyba, prawda? I tym razem mamy do czynienia z Obiektem 140 na mapie Step. Wczytanie bardzo przyjazne, bez artylerii, w zasadzie każda z tych bitew była bez artylerii lub była jedna, tak to wiele świadczy o tym, jak dobrą bitwę należy robić medem. Należy grać w bitwach, gdzie nie ma artylerii. Sporo powczytywało ósemek, to kolejny plus. Tak, tutaj się bawię troszkę. Step i spotkaniówka, czyli musimy jechać w okolice kapa. Zazwyczaj jazda w okolice kapa na spotkaniówce kończy się źle. Ale kończy się źle w momencie, kiedy nasz team stwierdza, że chce kapować. Czyli ja tutaj jadę nie po to, żeby skapować, tylko po to, żeby wyczyścić tą stronę i mieć umocnione pozycje do obrony tego kapa. Tak zawsze sobie to tłumaczę i tak zawsze chcę robić, zwłaszcza na stepie. Jeżeli mapka step, chcemy o niej w ogóle mówić, to myślę, że jest to najlepsza mapa dla pojazdów lekkich, średnich. I artyleria też ma tu fajne pole w ogóle do gry, więc myślę, że to jest jedna z najlepszych map ogólnie w WoCie. I to myślę, że to jest dość ciekawe, że taka mapa, jaką jest Step, na której Arta ma fajne bicie, jest przynajmniej przeze mnie. Ach, cholerna loro. Jeśli się zastanawiacie, czemu tak miernie czasem celuję, to już wam śpieszę. Grałem oczywiście na komputerze domowym. Ten Lora mnie bardzo zirytował, bo Amorak. No to niestety jest troszkę ból tego pojazdu. Tutaj nie wiem, czy będę bić Panterę, czy Obiekta, czy Lorę. Myślę, że Lorę, bo mnie zirytował. I on jest na przeładunku w tym momencie, a z ósemkami sobie poradzę bez problemu. Dokładnie, więc Loro, nie graj agresywnie lub we mnie nie strzelaj, to przeżyjesz. Troszkę dłużej przynajmniej. Trochę już straciłem HP na tych ósemkach, co mnie to no, niestety zirytowało, bo głównie od Lory, tak, ale to jest kiedyś ósemka. Tutaj jest ten naleśnik 416, bardzo fajny met chyba z tego co widziałem grając razem z Plutonie, z tym pojazdem. No niestety, ale Panther 2, jego wieża, to Schmaltun czy co to jest naprawdę mierna wieża, to nic wielkiego nie odbije. Taki kąt, że mnie Pantera przebiła, a ja jej nie zabiłem, słabo. Jeżeli możecie zauważyć, to po drugiej stronie mapy jest tragedia. To tak musi się to kończyć. W momencie, kiedy jest tam tylko nasza jedna dycha. Tutaj nie zabiłem go, a cały czas miałem go no, jak na widelcu praktycznie. Damage już jest taki, no, że spoko, że ogarnięte. Tak, najważniejsze, że tutaj zostały zniszczone 3 czołgi i sesetka, tak? Bo chyba tam nie ruszyli 50, chociaż who knows. Tak nie wygląda z minimapy, by tam też zginęła, ale no mniejsza. To co robię w tym momencie nie jest najmądrzejsze. Nie świecił się Ferdynand. Nie wiadomo gdzie jest. Więc mógłbym je tu siupać i siupać. No tak, na 7 HP. Ktoś musiał dobić, dobrze, że dobił. I jest WOT. Wyty. Młody WTF. No jest 3K damage, ja się świecę. Powiem wam tak, jeżeli mnie rzuca na step z tej strony, jest takie losowanie, to to będzie zawsze. Zawsze. Przepraszam. Naprawdę bardzo przyjemna bitwa. Z prostej przyczyny. Zazwyczaj uda mi się przetrzebić tą stronę, gdyż ja gram naprawdę dość agresywnie. I to sprawia, że. No. Team jakby jest taki trochę bardziej pobudzony i lepiej im naprawdę idzie. Naprawdę im idzie lepiej i uda nam się to zazwyczaj zrobić. Ja tutaj zajmuję bardzo ciekawą pozycję. Tutaj jest lornetka i lornetka, osłonięta optyka i tak dalej. Także, o właśnie, tutaj Ferdynand się zaświecił i to niedobra sprawa, gdyż ja nie mogę mieć czystej snajpy.
Już te 7-5 byłoby przeze mnie zjedzone. A tak, niestety. Ferdynandzik zniweczył plany. Troszkę się wycofałem, bo widzę, no tam jest napór tych ich dych. Nam zostały w sumie 3 dychy, ale 650 metrów, jakby to wpadło, to by była makabra. Tutaj widzę, że coś mi tu jedzie. Nie wiem, jak ten strzał wpadł, ale wpadł. O, i VKB też fajnie. Bokiem bardzo przyjazny pojazd do tłuczenia. Jak widać, oni tam nie byli zbyt ruszeni, więc też plus. Tutaj strzał na wiwat, bo to nie mogło wejść. No i tu E75, mistrz gry. A niebieski. Lol. Wtedy nie zwróciłem chyba. A nie, nie wiem, czy miałem w ogóle statystyki. Ale dobra, beka, nie? Znaczy, presja spoko, że te 34 kapuje, ale lepiej nie kapować w tym momencie. Nie wiem, czy mi. Chyba ich zjemy wszystkich, nie? No, czemu nie? Damage już jest spoko. Ja tutaj się właśnie bawię w obiekcie 140, to co wychodzi najlepiej, czyli snajpienie z tyłu. A w momencie, kiedy mamy przewagę HP, czegokolwiek nad przeciwnikiem, to po prostu siupiemy. Ferdynand groźniejszy przeciwnik, więc Ferdynanda. No i tutaj Tygrysek 2 się chowa, no ale nie na długo. Ding. 5k damage, no taki, to jest taka przyjazna bitwa moim zdaniem. Tutaj jeszcze Werchaema weszło, tutaj jeszcze na Tygrysa nie ma co trochę strzelać. Tutaj bok wieży, no niestety. Było w miarę spoko wycelowane. Tutaj jeszcze tyłek chyba trafię. O, więc wiele nie straciłem na tym manewrze. Tutaj RHM niestety nie, ale jak pancer, tak. Widać, jak bardzo prędki jest ten pocisk. Naprawdę, no, siupi jest. No i co? Dobra taktyka. Czasem ma to sens odpuścić mapę, po to tylko, żeby. Oj, niestety. Tylko po to, żeby oni wjechali na z góry ustalone przez nas pozycje. No, okupiliśmy to stratą 0,3, ale jakoś się udało. Ja tutaj możecie powiedzieć, że trochę jak frajer zagrałem bardzo z tyłu, no ale musiałem tak zagrać, bo inaczej, ja i tak ich miałem bokiem, więc w momencie, kiedy miałem na nich ruszył, oni by się skapnęli, by mnie zajechali. Zresztą nie mogłem jechać środkiem, tam dwa pojazdy były, ale z drugiej linii, tak też można tym zagrać czasem. Z drugiej linii udało się to jakoś wykerować, więc nieźle. No i cóż, to by było na razie na tyle z obiekta 140. Chyba, o ile do niego wrócę, to mam nadzieję, że wrócę na odznace mistrzowskiej. No i dobra, to by było na tyle. Jeśli się podobało, łapka w górę. No i do następnego razu, cześć.